Unia Europejska już raz próbowała kontrolować internet i zdarzyło się to 6 lat temu, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Dzisiaj, w roku 2018, podczas jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych, wprowadzają oni nową ustawę, która jest jeszcze gorsza od tej z 2012 roku. Dlatego też dzisiaj postanowiłem wytłumaczyć Wam, dlaczego losy internetu, takiego jakiego znamy aktualnie, są policzone. Na początku odpowiem na pytanie, dlaczego ja też muszę nagrać o tym film, skoro już tak wielu youtuberów, a także serwisów informacyjnych się o tym wypowiedziało. Ponieważ właśnie o to chodzi. Powinniśmy szerzyć właśnie te informacje, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało i żeby jak najwięcej osób mogło się temu sprzeciwić. Dlatego też dzisiaj wytłumaczę Wam, o co chodzi w ustawie Epika. Ale najpierw wypadałoby wytłumaczyć, o co chodziło z tą ustawą w 2012 roku. Otóż nazywała się ona ACTA i w głównej mierze chodziło o to, by ścigać tych, którzy przywłaszczają nie swoje dzieła, czyli w głównej mierze chodziło o to, by chronić prawa autorskie i brzmi to jak najbardziej dobrze, ale niestety zapisy były w niej tak bardzo niesprecyzowane, że w głównej mierze gdyby ona weszła, to moglibyśmy mieć tak naprawdę całkowicie ocenzurowany internet, a jak wiemy, jednym z powodów, dla których internet istnieje, jest właśnie wolność słowa. I tak, trzeba pamiętać o tym, że polscy rządzący zatwierdzili aktę, ale kiedy była w procesie ratyfikacji, całkowicie porzucili ten projekt, ponieważ był on zbyt kontrowersyjny. 6 lat później Unia Europejska ponownie próbuje przejąć internet przy pomocy tak zwanej ustawy Epika, która potocznie jest nazywana Aktą 2.0. Ale jeżeli się wczytamy w jej treść, to wydaje nam się, że Akta 1.0 nie była aż tak złym pomysłem. I choć cała ustawa jest napisana bardzo źle, to najbardziej kontrowersyjnymi jest artykuł 11, a także artykuł 13. Artykuł 11 w największym skrócie jest to po prostu podatek od linków. Załóżmy, że będziemy mieli jakiegoś artystę, którego prace naprawdę nam się podobają i chcemy go rozreklamować, na przykład na kanale YouTube. Jeżeli zalinkujemy do jego strony internetowej, gdzie pokazuje swoje dzieła, to będziemy zmuszali zapłacić podatek od tego linku. Ale co jest najważniejsze, nie będziemy płacić tego podatku autorowi, tylko najpierw zapłacimy go instytucji rządowej, jaką jest na przykład ZAIKS, który jest głównie znany z tego, że pobiera opłaty za prawa do muzyki, które są na przykład odtwarzane na imprezach albo w lokalach. Jest to jak najbardziej tragiczne w skutkach, ponieważ pomniejsze serwisy informacyjne będą musiały zakończyć swoją działalność, ponieważ najważniejszy serwis internetowy na świecie, czyli wyszukiwarka Google, właśnie działa przy pomocy linków. I żeby zmniejszyć podatek od linków, właśnie Google będzie zmuszone usunąć linki od mniejszych stron, dlatego też przepływ informacji będzie całkowicie spowolniony, przez co właśnie te pomniejsze serwisy nie będą mogły zostać znalezione przez wyszukiwarkę, przez co umrą, ponieważ nikt nie będzie czytał ich wiadomości. Teraz przechodzimy do najgorszej części ustawy, czyli artykułu 13, który głównie opiera się o prawa autorskie. W głównej mierze chodzi o to, że Unia Europejska chce zastosować system tak zwany notice and takedown, czyli po prostu serwisy, zanim jeszcze zostanie opublikowany jakiś post, będą musiały weryfikować, czy autor ma prawa autorskie właśnie do zawartości, którą wstawia. Jeżeli nie, to nawet bez wiedzy autora zostanie ona całkowicie usunięta i nie będzie można nic z tym zrobić. W sumie, jak się tak na to patrzy, to wygląda to całkiem spoko, ponieważ jak najbardziej umrą kanały na YouTube, które przeklejają zawartości z innych kanałów i jest to jak najbardziej dobre, ale przez to też będą cierpieć inni, ponieważ powiedzmy, że chcemy zrobić cover, nie możemy, ponieważ nie mamy praw do oryginalnej piosenki, chcemy zrobić parodię, nie możemy, bo nie mamy praw do oryginalnego dzieła, którego chcemy sparodiować. Jeżeli chcemy zrobić mema, i to jest właśnie najważniejsze, nie będziemy mogli zrobić mema, ponieważ nie mamy praw autorskich do obrazka, z którego będziemy robić mem. Jeżeli będziemy chcieli zrobić mem z polskim nasaczem, to nie będziemy mogli go zrobić, ponieważ nie mamy praw autorskich właśnie tego obrazka, który będziemy musieli użyć, żeby zrobić tego mema, więc to jest jak najbardziej złe i nie powinno to w ogóle nigdy wejść w życiu, ponieważ jak najbardziej to pogwałca wolność słowa, o którą jak najbardziej walczymy właśnie w internecie i dla której właśnie internet został stworzony. Jest to o tyle poważna sprawa, że jeżeli po wejściu Epiki internauta nie będzie w stanie znaleźć zawartości, jakiej potrzebuje, to najprawdopodobniej albo zasięgnie pomocy serwisu VPN, który zmieni mu IP, albo zasięgnie pomocy przeglądarki Tor, która umożliwi mu surfowanie po tak zwanym Deep Webie. A w Deep Webie oprócz newsów technologicznych możemy znaleźć także handlarzy narkotyków, handlarzy żywym towarem, bądź nielegalną bronią palną i to w ogóle nie powinno mieć miejsca, ponieważ Deep Webu nikt nie jest w stanie kontrolować. Problem jest też następujący, że takie serwisy właśnie jak YouTube czy Facebook będą musiały zrobić właśnie bardzo kosztowne algorytmy, które będą w stanie taką zawartość wychwycać, a jak wiemy, takie algorytmy najczęściej nie działają.
działają aż tak dobrze, ale powiedzmy, że mamy taki serwis jak na przykład, najpopularniejszy przykład w tym przypadku, czyli Wykop albo Reddit, gdzie te serwisy właśnie głównie opierają się na twórczości użytkowników. One też będą musiały coś z tym zrobić, będą musiały filtrować to wszystko, a w takich serwisach postów jest codziennie tysiące, tak więc trzeba będzie to wszystko filtrować, a co za tym idzie, przepływ informacji naprawdę zwolni. Internet już nie będzie taki, jaki go pamiętamy na przykład dzisiaj. Tak więc musimy coś z tym zrobić. Najgorsze jest to, że Unia Europejska próbuje przepchnąć projekt Epiki właśnie podczas najważniejszego wydarzenia sportowego, jakim jest Mundial, skutecznie odciągając właśnie uwagę internautów od tego, co ma się właśnie stać z internetem. Dlatego też nie możemy na to pozwolić. Na dole w opisie macie linki do całej sprawy, a także do strony Save Your Internet, gdzie macie petycje, macie wszystkie numery telefonów, a także maile do posłów, od których właśnie zależy całe głosowanie, ponieważ 20 czerwca już pierwotnie Epika została przegłosowana pozytywnie, ale mamy jeszcze czas, ponieważ kolejne głosowanie ma się zdarzyć 4 lipca, a ostatecznie wszystko ma się rozegrać na przełomie grudnia i stycznia. Dlatego też nie zapominajcie o tej sprawie, ponieważ ta sprawa jest bardzo ważna i śledźcie ją na bieżąco, ponieważ nie możemy pozwolić do cenzury internetu w miejscach, gdzie wolność słowa jest jak najbardziej kluczowym elementem całości. I ode mnie na dzisiaj to tyle. Widzimy się przy okazji kolejnych odcinków, a także kolejnych materiałów na temat tej sprawy, ponieważ ja będę ją jak najbardziej obserwował i wy też proszę, żebyście jak najbardziej ją obserwowali, ponieważ jest to jak najbardziej ważna sprawa, od której zależą losy internetu. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.